Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Fordy. Co mi się tu pchasz, Kacper? Kacper! No co, popsułeś mi wyścig? Cholera, Kacper! Jest jakiś Kacper na odcinku? To pozdrowionka dla niego. Szlak wrąbał mi się pod koła dosłownie. Słuchajcie, wiecie co dzisiaj robimy? Dzisiaj odblokowujemy fajnego małego wariata, którego chyba mi jeszcze brakuje w garażu. Nie wiem, czego mi jeszcze brakuje. Słuchajcie, ja mam 800 aut w garażu. 800 aut. To jest niewiarygodne. Ja nie wyobrażam sobie zobaczyć na parkingu razem 800 aut w jednym miejscu pod jakimś mega wielkim centrum handlowym. A ja tutaj w Fordzie mam w garażu 800 aut, a mimo to brakuje mi Forda Pumy. Kojarzycie ten samochód? Ford Puma to jest taki samochód, który wygląda jak Puma. Nie no, nie wiem czemu nazwany jest Ford Puma. Ja mam z nim takie skojarzenia dziwne. Kiedyś tym samochodem, czekaj, dobrze pojechałem? Dobrze. Kiedyś tym samochodem jeździł, powiedzmy, mój taki kierownik. I on miał wtedy się za takiego sportowca, że ma sportowe auto. To tak jak ja z Crossfire'em teraz. Nie no, ale słuchajcie, to jest bardzo małe autko. Bardzo małe autko i ono nie potrzebuje jakiegoś wielkiego... O ja, źle pojechałem. Ono nie potrzebuje jakiegoś wielkiego silnika ani nic. Ono nawet z jakimś tam 1.6, 1.8... Co? Jak pominąłem? Będzie po prostu zapierniczać to auto. Tak, ja bym się takim małym wariatem przejechał. Nie jestem nawet pewny, ten samochód ma chyba napęd na przód, nie? Jakby Ford Puma miał napęd na tył, to dla mnie byłby to ciekawy kandydat do na przykład kupienia i rozbijania się gdzieś w nim po lasach, czy coś takiego. Wiesz, jako takiego gnoja, żeby się nim pobawić trochę, nie? Bo generalnie, nie wydaje mi się, żeby te auta były jakieś bardzo drogie, ale też nie spotykam ich na ulicach dość często, więc powodów może być kilka, albo wyprodukowano ich po prostu mało, albo ludzie po prostu nienawidzą tego samochodu, bo może dlatego, że jest niepraktyczny z jakichś względów? Nie mam pojęcia. O, i znowu ktoś mi się tu pcha. No, kurde. Zobaczymy, no ja go przetestuję, myślę, że zrobię go na rajdówkę. Teraz mamy takie mistrzostwa do zrobienia wyścigów rajdowych. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Ostatnio zwiększyłem sobie poziom trudności z pro na ekspert. Także nie wiem, czy uda mi się tutaj wyprzedzić. Moja Subarka nie jest wymaksowana w tej klasie, ale postaram się, dam z siebie wszystko. Widzę, że Czarek na prowadzeniu, Czarek z Pawarek. Zobaczymy, czy uda mi się go przegonić. Tak naprawdę mam jeszcze... O, co mi tak zmuliło furę? Mam jeszcze dwa wyścigi do zrobienia oprócz tego. Tutaj mieliśmy akurat okrążenie po mieście. Pamiętam, że w Fordzie Horizon 3 też coś takiego było. Że mieliśmy... O Jezu. Mogłem pojechać tym asfaltem, nie? Szybciej by było. Ale przeciwnicy nie są aż tacy mocni. Widzę, że w ogóle strasznie mi się podoba ten model Subaru, którym jeżdżę teraz. I muszę się wam pochwalić, że w mojej okolicy jeździ taka Subarka i jak jedzie, to tak fajnie buczy. A jednocześnie słyszałem, że obsługa tego samochodu, znaczy konserwacja tego samochodu jest strasznie droga i ciężko dostać części do niego. Więc jednocześnie lubię, a jednocześnie nie mam chyba jajek, żeby kupić sobie takie auto. Co oni mieli tu za fury? Mniej więcej takie jak ja. Zobaczcie, w ogóle ci, co mają wyższe statystyki, byli na końcu, teoretycznie. Ty, to ja miałem najgorsze auto. Cholera. Wiecie co, ja sobie to bardzo dokładnie przemyślałem. Trzeba Subarkę troszeczkę podkręcić. Nawet nie będę tutaj opon zmieniał, jakiegoś tam zawieszenia. Tutaj w tej klasie liczy się tylko moc, więc dodamy mu odrobinę moc, nie będziemy przesadzać, bo musimy samochód zostawić w tej klasie, to jest bardzo ważne. Tutaj jeszcze możemy... O, tu już chyba mocy więcej nie dodamy, możemy jeszcze pokombinować z wagą. Także damy koło zamachowe trochę lżejsze. No i samochód gotowy. Nawet troszeczkę go odciążyliśmy. Proszę bardzo, z 207 na 237 kW. Także o 30 kW więcej powinno być lepiej. No i teraz to nie mają szans.
Ja myślę, co tak mi słabo szło na tamtym wyścigu. Miałem najgorszą furę. Teraz będzie lepiej. I proszę bardzo, boczkiem. Jest. I kolejny wyścig, ale zobaczcie, co się teraz stanie. Patrzcie, bo to będzie niesamowite. Wygrałem. Yeah. Co, krętu się spodziewałeś? Ford Puma trafił do twojego garażu. Jej! 99 rok. Klasa C. Napęd naprzód. Ten samochód jest ciekawy, bo on jest mały. Zaraz wejdziemy sobie w Forza Vista i będziemy oglądać jak jakieś super auto. Patrz jakie malutkie. Wiecie co, ja widziałem to auto. Widziałem z zewnątrz, ale w środku nie. Nie wiem jak ono wygląda w środku. W co ono jest wyposażone, ale to jest malutkie. To jest jakby większy brat Forda K? Ford K, K-A. Tak się pisze, jest takie coś. Popularne dzieło w Polsce, naprawdę. A tu mamy coś, a jest bagażnik, to jest takie, można powiedzieć, auto rodzinne, bo nam mamy nawet siedzenia z tyłu. Słuchajcie, idealne auto. Ja nie wiem czemu, może nie wiem czemu on, tak mało jeździło go po polskich drogach, nie? Tak rzadko kiedy go spotkałeś. Poważnie, ja jestem z tych czasów, ja jestem przełom lat 90. 2000, nie? Haha. Dobra, co mamy tutaj? Silnik 01? Nie, nie wiem co to jest, ale jakieś 1.6 może? Jakby tu było 2.0? Jak tu jest 1.6, nawet wolno sądzę, to to jest rakieta. Chłopie, to jest rakieta. Dobra, zajrzyjmy do środka. Co my tu mamy? Wyświetlacz LCD? Nie, tutaj mamy wszędzie przyciski. To jest fajne autko, zobaczcie. Manualna skrzynia biegów. Czegoś gdzieś więcej. Oczywiście brak ABS-u. Całkowity brak czegokolwiek. Nie wiem, czy był to ABS, czy nie. Bo chyba był, to już w latach 90. wszystkie auta miały ABS, to też musi być. Dobra, idziemy na tunik oczywiście, bo co, ja chcę zrobić z tego rajdówkę. Więc pierwsze co zrobimy, to zrobimy napęd na 4 koła. Ale patrzcie, to ma potencjał, by stać się driftowozem. Bo tu możemy zainstalować napęd na tył. Ale wiecie co, ja tu chcę zrobić napęd na 4 koła, bo zaraz będzie zima w Fordzie. I wiecie co to oznacza? Czy wy wiecie co to oznacza? To oznacza latanko małymi wozami z napędem na 4 koła. I tak, mamy tutaj jakiś standardowy silnik. On jest prawdopodobnie wolno ssący. Nie wiem nic o Fordzie Puma, ja sobie przeczytam. A ty mnie teraz posłuchaj. Słuchajcie, w najmocniejszej wersji 220 kunia ten samochód miał. W najmocniejszej wersji 220 kunia mechanicznego w silniku 1.6, ale do tego samochodu były też silniki 1.7. Jakiś tam ten. Zbiornik 42 litry paliwa. Trzydrzwiowe coupé, proszę bardzo. Miejski, samochód sportowy. Znaczy tutaj czytam o Pumie, ale to jest Ford Racing Puma. Więc powinienem najpierw poszukać może takiego modelu tutaj. Ale na Wiki chyba nic o nim nie piszą. O, czekaj, standardowe wyposażenie pojazdu obejmowało ABS, ASR, jedną lub... czekaj, jedną lub dwie poduszki powietrzne. Okej. Czekaj. Pasy, super. Elektryczny jest... Elektryczne szyby. Lusterka elektryczne, klimatyzację, wspomaganie kierownicy, podgrzewaną przednią i tylną szybę oraz lusterka boczne, przyciemnione szyby. What? Elektroniczną regulację reflektorów z poziomu kierowcy. Ej, to jest wybajerzone auto, tak czytam teraz. Wcale nie jest to taki... Wygląda no dziwnie, nie? Powiedziałbyś, że to nie jest jakieś dobre auto, a tutaj nawet całkiem niezłe wyposażenie jest. Całkiem spoczko, nie? Dobra, o, jest coś o nadwoziu Racing Puma. Nadwozie w kolorze Racing... Ford Racing Blue Metallic. Poszerzone błotniki i tylny zderzak.
Aha. No faktycznie, coś tutaj tak szeroko z przodu jest, nie? Dodatkowe wloty powietrza osłonięte czarną siatką. Czek, jest coś takiego. Nowy wzór 17-calowych felg. Uła. Tak, 14-szprychowe, zgadza się. Fotele Sparko, zgadza się. Aluminiowe nakładki na pedały. No, chyba są. Zmodyfikowany silnik, moc 157 koni mechanicznych i zawieszenie także zmodyfikowane. Dobra, czyli co? Zgadza się, że tyle muca mamy. Zobaczmy, ile tam było, 100, no, po, chyba się zgadza, nie? 114 kW tutaj jest, więc tyle będzie koni mechanicznych, czyli mamy tą wersję silnikową chyba 1.6, nie? Robimy tu jakieś mapy, tam wsadzamy wszystko, co się da. I wiecie co, ja zostawię standardową wersję tego silnika na razie. Jeśli będzie za słaby, to się zmieni, ale zobaczcie, że tutaj statystyka idzie mocno do góry. Ten samochód, ile on w ogóle waży? No, powiem wam, że spodziewałem się nieco mniejszej wagi. Myśmy i tak tutaj już lżejsze bebechy powsadzali, a i tak mamy w okolicy 1200 kg. Spodziewałem się gdzieś tak w okolicy 1000. Mój Crossfire waży 1300 kg, 1300 chyba 60. A to jest takie bardziej masywne auto, nie od tego. I no jednak trochę ta buda tutaj waży. Spodziewałem się lepszych parametrów. Jaki wydech ciekawy, taki charakterystyczny, z jakąś taką przedziałką po środku. Ekstra. Dobra, jakie tu, no będziemy mieli rajdówkę, więc musimy dać rajdowe zawieszenie oczywiście. Chociaż to nie jest takie konieczne może. Dajemy wszystko tutaj, jeśli chodzi o prowadzenie, to musi być kozak. To musi być kozak, on musi tu, wiesz, wygrywać. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale ten samochód już jest w klasie S1. Nie, serio? Czekaj, co ja tam zrobiłem? Wsadziłem to w końcu, czy nie? Ej, on był w S1? A już nie jest, czemu? Dobra, jest S1. Chcę go wymaksować w klasie S1, to jest moje marzenie. Żeby to był dobry konkurent w jakiejś klasie, no w tej klasie po prostu. Jak wymienimy opony, to powinna ta klasa nam się zwiększyć. Zaraz zobaczymy, co uda nam się z niego wycisnąć. No, na razie mamy te opony standardowe, ale uwaga, pyk, 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 pyk. I mamy opony offroadowe, tutaj jeszcze możemy poszerzyć. Widzę, że bez turbo sprężarki się chyba nie obejdzie, żeby go wymaksować w tej klasie. 278 kW to tak trochę bida. Zostawimy standardowe felgi. Wiecie, to, wy tak myślicie, co ja się tam jaram tym samochodem, ale ja go jeszcze nie miałem. Ja wiem, że on w Fordzie jest już od jakiegoś czasu, tylko ja nim jeszcze no, nie dysponowałem wcześniej, nie? Dlatego dla mnie to jest coś nowego, ale zobaczcie dalej. My tu możemy sobie zrobić prawdziwie rajdowy tuning, nawet jeśli chodzi o wygląd. Ale spoiler! Ej, dam go, bo on mi się podoba strasznie. Ja wiem, że może będą trochę gorsze parametry, ale dobra, dam sobie to. Ej, no i zobaczcie, jest rajdówka. No jest rajdówka. To niestety będziemy musieli dodać tutaj jeszcze jakąś turbosprężarkę. Dajmy tą pojedynczą. I niestety chyba nie uda się tego silnika wymaksować w tej klasie. Ale też nie chcę robić z niego jakiegoś tam potwora. Może do tego dojdzie, zobaczymy. Na razie jest tak, czyli 856 punktów na statystyce. To jest taka bida trochę. No bida, straszna. Musielibyśmy chyba faktycznie ten silnik wymienić. A do wyboru mamy 1.6 Turbo Rally i 2.0. Cholera. 2.0 silnik do czegoś tak małego. To ja wam powiem, że będzie wysadzał w powietrze chyba. Na razie zostaniemy przy standardowym silniku i zobaczcie, 1000 kg wagi, 357 kW mocy. No nie jest wymaksowany w tej klasie S1, ale szacuję, że to będzie potwór. Jeszcze jakieś malowanko do niego. Znalazłem coś idealnego, dużo fajnych kolorów, żeby się tak wyróżniał z tłumu, żeby było widać, że to jest Ford Puma, no. Widzę, że bez tego dwulitrowego silnika, żeby go wymaksować w klasie S1, chyba się nie obejdzie, co? Na razie bez żadnego tuningu zostawimy zawieszenie tak jak jest, dyferencjały i te inne rzeczy. I zobaczymy, jak to lata już teraz.
Trochę muli go, nie? Ale to jest, słuchajcie, to jest standardowy dźwięk silnika, oczywiście po modyfikacji. Jakie pierdziawy robi, zajebiste! O ja, to jest piękne! To jest piękne! Posłuchajmy, jak brzmi w standardzie. Rób pierdy, rób. Przy jakich obrotach on robi pierdy? O! Jest, mam. Mam te obroty. Co tak skromnie? Wcześniej lepiej pierdział. Rób pierdy, rób. Ja chcę pierdzieć. On nie chce teraz. Kurde, wstydzi się. Dobra, nie to nie. Ty, to jest małe, krótkie auto. Nim będzie można robić takie triki. Jaki dźwięk ma fajny. Ale on nie ukręci tych opon. Ja tu chciałem takie bączki porobić czy coś. On się nie nadaje do tego. Z tym silnikiem, z tymi oponami, z tej konfiguracji. Ale myśl, on jest przyczepny już teraz, nie? Wiecie, czasami za dużo mocy to też nie jest dobrze. Jak napakujemy nie wiadomo czego do tego samochodu, nie? Bo ciężko opanować takie auto. Ja wiem, że wszyscy co grają na padzie to fajnie, nie? Ale jak grasz na padzie, to ci kierownicy z rąk nie wyrywa za każdym razem, kiedy samochód leci bokiem. Na offroadzie, nie? O, na padzie, no tu... Ferrari, Enzo, napęd na 4 koła, jedziemy Goliat. No, weź idź pan. Dobra, tutaj mamy jakiegoś shooterka kawałek. Zobaczymy. Ta dwójka taka, kurczę, chyba za długa jest. Albo on po prostu taki słaby. Tutaj coś mamy. Jedziemy tu zobaczyć. To ja bym na jakiś rajdzik skoczył już tym autem. Chociaż wolałbym właśnie, jakbym poszedł na multika, to wolałbym go mieć wymaksowanego w tej klasie S1, bo tutaj trochę tej mocy w przyspieszeniu brakuje. A w S1 naprawdę są mocarne samochody offroadowe. Masz chociażby tego Honigana, nie? Jeden z lepszych takich samochodów na rajdy. Nie na przełajówki, ale takie, no na przełajówce to on też sobie zresztą dobrze radzi. Ale ogólnie na rajdy, nie? Więc żeby tego pumiaka zrobić jako tako, żeby on latał, no to tutaj więcej mocy trzeba jednak dać, nie? No, nie ominie nas to, kurde. Na pewno będzie trzeba go też trochę obniżyć. Tak myślę, bo on strasznie wysoko teraz siedzi, nie? Zastanawiam się. Bardzo fajnie się trzyma drogi, ale to może dlatego, że właśnie ma mało tej mocy i mi się tak wydaje, nie, że on się dobrze trzyma. Posłuchajmy jeszcze, jak brzmi w środku i zmienimy na te 2 litry. Leciałem. Fajnie się nim jeździ, kurde, jest tak idealnie na kierownicę, bo nie ma ani za dużo mocy, ani za mało. Bardzo w porządku się nim jeździ, ej. Bez żadnych tam, wiesz, spoilerów, docisku, zwiększania i nic.
Fajnie, naprawdę spoko mi się nim lata. Dobra, chodźmy włożyć tą dwulitrówkę. Po zainstalowaniu dwulitrowego silnika mocniej wzrosła nam jakoś mocno, zobaczcie. 397 kW mocy to jest raptem o 40... Dobrze mówię? Tak. O 40 kW więcej, to nie jest jakaś, wiecie, przepaść, nie? Typu, nie wiem, 100 albo 150 kW, tak? To nie jest jakoś bardzo dużo, waga nam też nieznacznie wzrosła i statystyka w klasie nam też poszła trochę do góry, co sprawia, że może nawet będziemy mogli tym samochodem rywalizować. Miałem nadzieję, że uda się ten samochód, wiesz, wymaksować w tej klasie, żeby jak wbijesz na multika, żeby nikt ci nie wytykał palcami, co ty gościu żeś wziął za furę, nie? I tak, jeszcze tutaj pobawię się trochę z tuningiem. Wygląda jak jakaś taka pszczoła, jak jakaś osa. I z tym dwulitrowym silnikiem też tak trochę brzmi. Znaczy, fajnie brzmi, podoba mi się tak rajdowo, tak w porządku, naprawdę. I przejechałem się teraz z nim kawałeczek. Powiem wam, że jest naprawdę w porządku, fajnie się tym lata. Ciężko będzie tak teraz stworzyć od razu wyścig i pościgać się z jakimiś randomami, czy z kimś lepszym, czy z kimś gorszym. Żeby sprawdzić ten samochód, muszę coś takiego zrobić, że będziemy testować różne samochody i na przykład kogoś z was, takiego dobrego w te wyścigi, bym wziął na wyścig i byśmy przetestowali, czy ten samochód jest coś warty, nie? No bo tak jakbym się ścigał z drivatarami, to po pierwsze one są dostosowane do mojego poziomu samochodu, nie? Czyli jak ja mam teraz 880 na statystyce, no to podobierają się boty, które mają samochody gdzieś tak 870, 60 i 90, nie? Na przykład na statystyce, taki rozstrzał jest mniej więcej. No, więc jestem ciekawy tego samochodu, nim się naprawdę spoko lata. Zrobiłem taką skróconą skrzynię biegów, teraz żeby te biegi były troszeczkę krótsze. Utwardziłem nieco zawieszenie i dałem 70% napęd na tył, moc, nie? Znaczy się. I tyle. I samochód lata bardzo fajnie. Z przodu dałem dodatkowo, usunąłem, zobaczcie, usunąłem te wielkie reflektory, dzięki czemu uzyskałem mniejsze tarcie powietrza i dałem jeszcze taką dokładkę, która pozwala nam zwiększyć docisk na przód i hamulce dodatkowo ustawiłem tak, żeby były bardziej naprzód. Nie chcę was skłamać, ale chyba 60% jest naprzód i 40% na tył. A zrobiłem to dlatego, że jak będziemy dohamowywać przed zakrętem na hamulcu nożnym, to samochód będzie nam leciutko rotował w kierunku zakrętu. Przynajmniej powinien. No, ale dobrze się nim lata. To jest domena zresztą tych takich małych, krótkich samochodów, że one spoko są jako samochody rajdowe i ten jest mega, mega przyczepny na tych oponach rajdowych. Bardzo, bardzo fajnie śmiga. Jestem naprawdę zszokowany. On robi wszystko to, co ja mu każę i nie robi przy tym żadnych niespodzianek, jest mega przyczepny. No ale musiałem mu zrobić ten napęd na 4 koła, bo jeśli by miał napęd tylko na przód, no to by była trochę lipa, bo by był strasznie podsterowy ten samochód jednak, nie? Ale jako taka rajdóweczka z napędem na 4 koła i damy sobie jeszcze ten napęd większościowo na tył, no to zobaczcie. Robi wszystko, co mu każe, nie? Nie muszę się przy tym specjalnie pocić. Jest doskonały. Bardzo mi się podoba na kierownicę. No, mógłbym mieć trochę jednak tej mocy więcej, albo... no, z wagi to już ciężko tutaj zjechać, bo widzieliście, że mamy chyba 1070 kg, prawda? To jest malutko. Jedyne co, to przyspieszenie, ale nie wiem, czy bym ogarnął tak lekkie auto z większą mocą, nie? Więc zastanawiam się, co by tutaj można było jeszcze w tym samochodzie ulepszyć. Jeszcze jest możliwość dołożenia sobie tego docisku na spoiler, nie? Ten taki regulowany. I to by może nam poprawiło trochę parametry jezdne, ale mówię wam, że jest doskonale. Bardzo fajnie mi się jeździ tym autem i to jest chyba jedna z moich ulubionych rajdówek. Myślę, że musimy sobie zrobić jakiegoś takiego live'a, gdzie będziemy się ścigać razem. Po prostu tak o, ścigać, nie? Ja sobie wezmę jakiś taki samochód, jakieś takie samochody z tych wszystkich odcinków, które robiłem o testach tych aut i sobie popróbować je, zobaczyć jak one się spisują. I tyle, nie? Myślę, że to by było bardzo, bardzo fajne. Jestem pozytywnie zaskoczony tą Pumą.
Chociaż wiem, że tutaj taka delikatna profanacja ze względu na napęd na 4 koła, nie jestem pewny, czy fizycznie byłoby to możliwe, żeby ten napęd na 4 koła zrobić, no bo przecież mamy tutaj płytę podłogową, która ma określone miejsce, gdzie ma być zbiornik paliwa, gdzie ma być, gdzie mają być półośki, a tutaj nie mam nawet miejsca na jakiś wał napędowy czy coś, no bo tam jest pewnie miejsce rury wydechowej, więc żeby zrobić napęd na 4 koła, trzeba by było całkowicie przeprojektować, wiesz, płytę podłogową, nie? Albo dać płytę podłogową z innego auta, nałożyć na to karoserię Pumy i gitara, nie? O, na przykład można by było dać z nowej Yaris, płytę podłogową, całe te wszystkie te bebechy, można by było dać z Yaris Gazu Racing, a na wierzch dać Forda Pumę, kurde. Nie, no to jest przesada, Yariska jest daleko bardziej zaawansowana technologicznie niż ten stary kapeć. Ale fajnie się go udało zrobić w Fordzie, no i tutaj możemy robić takie... Słuchaj, no w Fordzie możesz dać napęd na 4 koła nawet do Ariela Atoma, który po zainstalowaniu napędu na 4 koła nie ma gdzieś tam z przodu półosiek. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, jak wygląda Ariel Atom, ale to jest taka wyścigówka, no i tam z przodu są po prostu te koła połączone z karoserią takimi prętami, no, tam niewiele jest karoseli w tym samochodzie, tak w ogóle. Ojej, fajny samochód, będzie trzeba go jakoś przetestować na multiku. Jeszcze się tutaj przejadę, zobaczę, na plażę powinienem w sumie wskoczyć, ale mnie interesują, kurde, znowu mi moja szczęśliwa poduszka spadła. Mnie interesują takie, o, przesmyki jak tutaj. To są właśnie miejsca, gdzie ten samochód czuje się świetnie. Ja się czuję z nim świetnie. Wow. Prawie wyleciałem. Ależ piękna jesień w tej Fordzie. Czy uda mi się teraz zrobić taką 360? Dobrze mówię? Ej, no on robi wszystko to, co chce ten chłopak. Jest po prostu fantastyczny. Fajne są takie zabaweczki. W rzeczywistości też bym sobie sprawił, jak... Może nawet takiego Forda Pumę? Ile to może kosztować? Nie, no w rzeczywistości to nie będzie tak fajnie latał. Napęd naprzód, nie? Jakieś takie małe autko z napędem na 4 koła. Piszcie swoje propozycje w komentarzach. Co wy na to? Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hejas!